Co wspólnego mają powietrzne siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki z muzyką rockową i z Opolem? Otóż bardzo dużo, ponieważ niezwykły koncert już wkrótce u nas w mieście. Co to za wydarzenie i skąd taki pomysł? Koncert już za tydzień, w piątek, 14 października w Szkole Muzycznej w Opolu, w sali koncertowej. Koncert zespołu wodzącego się z Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie, czyli United States Air Forces in Europe. Jest to orkiestra 40-osobowa, która już od 1943 roku koncertuje nieprzerwanie. Siedzibę swoją ma w bazie w Ramstein wojskowej i w Opolu wystąpi zespół 10-osobowy, jak już sama nazwa wskazuje, najlepsi ambasadorzy amerykańskiej kultury w Europie. W tym roku przyjeżdżają na taką dosyć dużą trasę koncertową po Polsce, która obejmie 10 miejscowości. Opole znalazło się na tej trasie dzięki naszej świetnej współpracy z konsulatem w Krakowie. I zespół zaprezentuje muzykę rockową. Ja może też podkreślę, że w repertuarze znajdują się utwory różne. Utwory sięgające również do tradycji broadwayowskich, hollywoodzkich superprodukcji, muzyki rodem z Nowego Orleanu poprzez właśnie rock i standardy jazzowe. Więc myślę, że będzie to świetna okazja, żeby spotkać się z amerykańską kulturą właśnie u nas w Opolu. A w jaki sposób zdobyć bilety? Czy one są normalnie do sprzedaży, czy wiemy, że są wejściówki? Wejściówki na ten koncert, w jaki sposób można je pozyskać? Wszyscy, którzy chcieliby posłuchać Amerykanów w Opolu, mogą odbierać bezpłatne wejściówki w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku. A reszta biletów, jest jakaś pula też, która będzie w sprzedaży? Kto się będzie zajmował dystrybucją? Sprzedaży nie będzie, właśnie jest to koncert otwarty, jedynie limitowany ze względu na ilość miejsc w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy na niezwykły koncert, który być może będzie tylko jeden raz w życiu w naszym mieście.